Jacku, jak widzieliśmy się ostatnio, nie brałeś pod uwagę startu w Aburówku. Kolejny start to miał być Sopot i atak na tytuł mistrza Polski. Powiedz, co się stało, że przyjechałeś tutaj? Znaczy, ja przyjechałem do Aburówka z młodymi końmi, to może młodymi można ciężko powiedzieć, z końmi, które już kiedyś startowały, ale miały długą przerwę ze względów zdrowotnych. No i chciałem po prostu sprawdzić, czy nadal funkcjonują te konie. I dlatego przyjechałem do Baborowka. Do Sopotu jak na razie ten sam plan jest, żeby jechać po prostu na Mistrzostwa Polski. Jak oceniasz dzisiejszy cross? Ciężko było z tego względu, że było bardzo ciepło, ale organizator próbował jak najlepsze warunki zrobić, żeby można było jak najlepiej startować. No i mówię, bo problem był duża temperatura tylko, nie? Ale tak to było wszystko w porządku. Cross jest mocny, ale do przejechania. Dobrze, widziałam, że na ostatnim koniu, z którego zsiadłeś, pojawił się jakiś problem. Koń kulał. Co się stało? To znaczy ta kobyła, to jest 11-letnia trakenka. Ona 2 lata temu startowała na długich dwóch gwiazdkach. We Francji się urwała, to znaczy ruszyła się, to znaczy miała problem ze ścięgnami. Ja ją 2 lata po prostu oszczędzałem, była leczona i tak dalej. No i mówię, w tym roku chciałem spróbować, czy po prostu coś to dało, czy nie. No i niestety, chyba się jednak kontuzja z powrotem odnowiła. Chyba niestety kobyła skończy karierę sportową, zostanie matką. Po prostu jest dobre pochodzenie ma i dlatego będzie chyba mamą. Dobrze, no mamy nadzieję, że jednak to nic poważnego. Tego życzę Tobie i oczywiście kobyle. No a ja mam nadzieję, że widzimy się w Sopocie. No w Sopocie mam zamiar, do Sopotu mam zamiar przyjechać, po prostu jest taki plan. To jest ostatnia eliminacja, to znaczy eliminacja, ostatni dla mnie sprawdzian przed Mistrzostwami Świata. No i będziemy na pewno próbować walczyć o to Mistrzostwo Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.